Magazyn Nasze Kielce w Radiu Fama. Dziś, jak wspominałam wcześniej, mówimy o pomaganiu, o filantropii, o tym, jakie to może być tak naprawdę fajne, nie tylko dla tych pomagających, ale dla tych, którzy po prostu chcą pomóc innym. Andrzej Załucki, prezes Fundacji Fabryki Marzeń Karoliny Sołowow, która tą fundację jakiś czas temu założyła, dzisiaj naszym gościem. Witam Cię, Andrzeju, serdecznie. Witam Cię, Aneto, witam Cię. Witam wszystkich słuchaczy, dziękuję bardzo. Aczkolwiek chciałam ten program zacząć jeszcze inaczej, że oto przybył do mnie tutaj drugi w kolejności król ze Święta Trzech Króli, bo już gościłam w moim studio Henryka Milcarza, który też odgrywał rolę jednego z Trzech Króli. Andrzej Załucki też był królem. No to jeszcze trzeciego mi tutaj brakuje do kolekcji. Takie dwa zdania, jak to jest być królem i paradować po ulicach Kielc w Święto Trzech Króli? Świetnie, to uważam, że jest to wyróżnienie dla fundacji, którą prowadzę. Zostaliśmy zauważeni i dostąpiliśmy tego zaszczytu, że ja jako przedstawiciel zostałem królem. Wymyśliliśmy, no myślę, że ciekawe przejście, bo nie spacerowałem, tylko jechałem na koniu. Dużo, dużo radości, ale przede wszystkim radość dzieci, które częstowaliśmy cukierkami i ten ich uśmiech to jest to, co jest najważniejsze w życiu. Dokładnie tak, aczkolwiek myślę, że no, pewnie radość dla fundacji, ale pewnie dla siebie samego też, bo no, to jest chyba wyróżnienie. Wśród tylu fajnych facetów w tym mieście akurat trójka została wybrana i wśród tych trzech właśnie Andrzej Załucki. No więc no, wyglądało to wszystko ciekawie, więc to też i tego gratulujemy. Ale dzisiaj, jak wspomniałam, rozmawiamy o pomaganiu. No właśnie, no, Karolina Sołowow, założycielka i przewodnicząca Rady Fundacji Fabryki Marzeń, kiedyś w jednym z wywiadów powiedziała, że uszczęśliwianie innych uszczęśliwia również i ją. No to kto ma mieć tę radość tak naprawdę, dający czy właśnie potrzebujący wsparcia? Najważniejsze jest, żeby ta radość była i po stronie tych, którzy potrzebują, bo oni coś od nas otrzymują, czy od innych partnerów, jak i po stronie tych, którzy chcą pomóc, a nie zawsze sobie z tego zdają sprawę. My poznajemy każdą rodzinę osobiście, i poznajemy również partnerów, bo nasza fundacja szuka partnerów do pomocy. To jest bardzo, bardzo ważny element, żeby zachęcać innych ludzi. My ich zachęcamy i wtedy oni na początku zastanawiają się, a po jakimś czasie mówią, no dzięki, że mogłem coś zrobić dobrego. To dla mnie wielka frajda. No i więc frajda jest dla wszystkich. Karolina Sołowow zresztą została nagrodzona tytułem Człowieka Roku 2017, zdaniem czytelników Echa Dnia i właśnie ten tytuł dostała głosami właśnie czytelników, którzy, jak sądzę, docenili tę waszą działalność. Aczkolwiek pozwól, że Andrzeju, że zacytuję tutaj Echo Dnia z ostatniego piątku. No generalnie Karolina mówi, że no brakuje jej na wszystko czasu, ale generalnie ma tę świadomość, że ma obok siebie bardzo no, ważnych i bliskich jej ludzi i no, dzięki temu jest szczęśliwa tak naprawdę. To poczucie zawdzięczam niezwykłym ludziom, którzy są wokół mnie. Mam tu na myśli prezesa Fundacji Andrzeja Załuckiego. To niezwykła, wspaniała postać, bez której całe to przedsięwzięcie zwyczajnie by się nie udało. No tu jeszcze kilka innych zdań, komplementów. No może w ogóle, zanim też omówimy to, jak można pomagać, powiedzcie tak w skrócie, na czym polega działalność fundacji? No jaka jest była faktycznie rola Twoja, współpracowników, czy też no, samej Pani Prezes? No miło mi słyszeć, miło było mi czytać te słowa, ale oczywiście jest tu dużo przesady. Tworzymy pewien zespół. Od samego początku byliśmy we dwójkę z Karoliną, ale te nasze działania powiększamy, zwiększamy zakres tego, co robimy, więc jakby ten zespół się rozrasta. Podstawowa nasza działalność to jest fabryka remontów. Zaczynaliśmy od remontów łazienek, a teraz robimy i łazienki, i pokoje dla dzieci, i czasem całe domy, całe mieszkania, bo widząc pewną tragedię ludzi, którym albo coś się spaliło, albo wybuchł gaz, albo z innych losowych przyczyn, czy też wcześniejszych nie mają odpowiednich warunków do życia, chcemy im te warunki poprawić. My działamy na rzecz dzieci, więc
zawsze tam, gdzie idziemy, patrzymy, czy oprócz łazienki można coś jeszcze więcej dla tych dzieci zrobić. Ja mówię, że my podnosimy trochę im głowy, bo są to dzieci, które nie wierzą w siebie, są trochę zahukane, a dzięki temu, że otrzymują swój kąt, swoje biurko, swoją półkę, swoje miejsce, swoją taką małą przestrzeń życiową, czują się dużo lepiej. I idziemy dalej, bo czasem uspołeczniamy te dzieci, które są trochę zahukane, trochę wstydzą się różnych rzeczy, nie mają jakichś ubiorów. Pomagamy im w taki sposób, że też pomagamy ubrać, ale również wysłać je gdzieś na zajęcia, na ferie, na wakacje. I to jest piękne, że one później uśmiechają się, dziękują, mówią, że to wspaniały prezent dla nich, że ktoś o nich pomyślał. Czyli wyszukujecie takie właśnie rodziny, które takiej konkretnej pomocy potrzebują i osoby, które też no, mogą wam pomóc, im pomóc, prawda? Czyli osoby, które no, fizycznie w tych remontach mogą swoją cegiełkę dołożyć od siebie. No właśnie, ale powróćmy do tej pomocy. Jak to jest z tą filantropią? No bo niektórzy filantropi pomagają, mówiąc o tym głośno, bardzo się chwaląc wszędzie, gdzie tylko to możliwe, a inni robią to zachowując taką zupełną anonimowość. Czy coś jest lepsze twoim zdaniem? Każdy ma prawo do postępowania według swoich kryteriów, swoich potrzeb, swojego wyobrażenia o pomaganiu. Wiele osób pomaga od czasu do czasu, wiele osób pomaga systemowo, wiele osób nie chce, żeby inni o tym wiedzieli. To jest skromność? Na pewno tak. Natomiast my w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że trzeba założyć fundacji i trzeba o tym mówić po to, żeby też zachęcać innych. Bo naszym hasłem jest wspieranie potrzebujących i zachęcanie do tego innych. My wierzymy, że tak jak śpiewał Czesław Niemen, ludzi dobrej woli jest więcej i my tych ludzi znajdujemy. Mimo że na początku się wydaje, że jest trudno ich znaleźć, to my ich znajdujemy. I to jest wspaniałe, że możemy to poszerzać, że możemy szukać partnerów, że tych partnerów znajdujemy. No i mamy z tego wszyscy radość, a jednocześnie dajemy przykład, bo to o to chodzi. No, nie można mówić fajnie by było komuś pomóc, nie dając przykładu, a podając takie przykłady, robiąc różnoraką działalność, pokazujemy innym, wskazujemy też drogi, co można zrobić, żeby poczuć się lepiej, a jednocześnie pomóc albo odwrotnie. Pomóc komuś, a jednocześnie też poczuć się lepiej i współuczestniczyć. No, niech każdy zmienia to, co może i na ile może. Każda pomoc jest ważna, bo czasem ważną pomocą jest to, że trzeba przyjść i z tym dzieckiem posiedzieć, bo rodzic z drugim musi iść do lekarza. To są tego typu sytuacje, że widzimy, że nie tylko pomoc finansowa, to nie są datki, my nikomu nie dajemy datków, my zbieramy pewne materiały, zbieramy partnerów, zachęcamy, mamy stałych partnerów i później zarówno centralnych, jak i bardzo lokalnych. To może w takim razie te osoby, o których mówisz, których tam znajdujecie w tych lokalnych środowiskach, mogą pomagać sami, tak po swojemu i wcale jakieś tam stowarzyszenia czy fundacje, które do nich docierają, nie są im potrzebne. I w wielu obszarach tak się dzieje, że tych fundacji jest bardzo dużo, czy stowarzyszeń, czy innych organizacji pożytku publicznego i to się dzieje, ale często osoby zajęte swoją pracą, swoją rodziną, swoimi najbliższymi, za co ich szanujemy i rozumiemy to, nie myślą jeszcze, że gdzieś za płotem jest ktoś, komu mogliby pomóc. A nawet jak o tym pomyślą, to też nie wiedzą, czy warto pomóc. My jesteśmy... I w ogóle jak to zrobić, jak się do tego zabrać. Tak, jak się do tego zabrać, co zrobić i komu pomóc i czy te rodziny na to zasługują, czy nie są to osoby, które po prostu z czystego lenistwa nic nie robią wokół siebie, tylko czekają na mannę z nieba. Więc my weryfikujemy te rodziny, my zawsze rozmawiamy z ośrodkami pomocy społecznej, z władzami, angażujemy do tego wójtów, burmistrzów, prezydentów i szukamy innych ludzi. I gdy dotrzemy do takich osób, bardzo nam jest miło, że odpowiadają na naszą prośbę, a jednocześnie odpowiadają na potrzeby tych rodzin, do których my idziemy i my wskazujemy konkretnie, nie zbieramy pieniędzy na naszą fundację, tylko zbieramy partnerów do tego, żeby pomóc dzieciom pana Kowalskiego czy pani Kowalskiej, które te dzieci no, w takich, a nie innych warunkach żyją. I pokazujemy, opisujemy ogólnie tą rodzinę, oczywiście bez szczegółów, tak żeby ktoś wiedział, że to bezpośrednio ta pomoc dotrze do Jasia, Małgosi, Krysi. Coraz częściej firmy mówią w ogóle o swojej społecznej odpowiedzialności biznesu, co w pewnej mierze przekłada się pewnie też no właśnie na pomoc potrzebującym. Tak, bardzo modne jest powiedzenie o społecznej odpowiedzialności biznesu i coraz więcej firm się tym przejmuje. Bardzo mi utkwiły
w głowie słowa księdza Andrzeja Augustyńskiego, który jest szefem Siemachy, który na jednej z konferencji, trochę przewrotnie, bo konferencja była temu właśnie poświęcona, powiedział, nie ma firm odpowiedzialnych społecznie. Nie ma takich firm. No wszyscy zamarli ze zdziwienia, a ksiądz Andrzej powiedział, bo to ludzie są odpowiedzialni. Tam, gdzie są odpowiedzialni ludzie, gdzie widzą potrzeby innych, to w takich firmach zachęcają do tego innych, nadają kierunek i pokazują, tak, pomagajmy. To ludzie są odpowiedzialni, a nie firmy. W zachodnich krajach chyba świadomość pomocy potrzebującym jest jednak większa niż u nas. Jak to obserwujesz? To prawda, czy tu się jednak coś zmienia w tej kwestii? Ta działalność charytatywna w wielu krajach istniała od bardzo, bardzo dawna. U nas w pewnym okresie mniej się na to zwracało uwagę, ale teraz widzę, że jest coraz lepiej. Coraz więcej osób chce pomagać, rozumie potrzebę pomagania i nie zawsze wiedzą jak. Ja mówię, najprościej jest zacząć od wypełniania PIT-u, bo nie bierze się wtedy swoich pieniędzy, tylko przeznacza się pieniądze, które zamiast iść do skarbu państwa, czyli do ogólnego worka, który później rozdzielają politycy, te pieniądze można przeznaczyć na konkretną organizację, którą się wybierze spośród wielu istniejących i wtedy można mieć poczucie i trzeba mieć poczucie, tak, pomogłem jakiejś organizacji, która takie czy inne zadania sobie wyznaczyła, niezależnie od tego, czy to jest pomoc remontowa, czy to jest pomoc dla uzdolnionych dzieci, czy to jest pomoc dla zwierząt. Mnóstwo jest różnych instytucji, które jakby potrafią te pieniądze bardzo dobrze zagospodarować. Czyli nawet zdobyć właśnie ten 1% na picie, to też już jest nasza pomoc i musimy sobie jakby też to uświadomić, że w ten sposób też bardzo pomagamy. No dobrze, to teraz chwila przerwy, a potem powiemy o tym, czy ciągłe dawanie może oduczyć zaradności po prostu, tak? No bo ktoś będzie ciągle przyzwyczajony. Nie będę nic robił, nie będę się starał, bo i tak ktoś mi to zapewni. No i jeszcze o ilu? O kilku innych ciekawych sprawach też. Już za chwilę powracamy do rozmowy. Zostańcie z nami. Nasze Kielce w Radiu Fama. Dziś rozmawiamy z Andrzejem Załuckim, prezesem Fundacji Fabryki Marzeń. Rozmawiamy o pomocy, o filantropii. No właśnie jakby na przykładzie jego osoby, wszystkich współpracowników tej konkretnej fundacji staramy się Wam powiedzieć, w jaki sposób tak naprawdę na co dzień możemy komuś pomóc. Często sobie z tego kompletnie nie zdajemy sprawy, że w prosty sposób możemy się przyczynić do po prostu poprawy czyjegoś losu gdzieś u nas, za ścianą, za płotem i tak dalej, w bliskim naszym otoczeniu. Andrzej, no ale powiedzieliśmy też no tutaj o wielu sprawach, jak to wygląda, jak to może wyglądać, ale czy, no ważna sprawa, czy takie właśnie ciągłe dawanie, pomaganie może po prostu oduczyć tych osób zaradności i jakby, nie wiem, taką wpoi już w nich takie myślenie, że no nie muszę już nic robić, już się starać, bo i tak zawsze ten ktoś będzie mi pomagał, no i wręcz myślę, no może to wykształcić takie postawy wprost roszczeniowe, jak to wygląda? No niestety czasem zdarzają się takie postawy. Ludzie, którzy od dłuższego czasu otrzymują pomoc, jakby tracą zmysł taki zaradności. Są osoby, które nie potrafią same sobie pomóc i my to czasem już w trakcie pracy widzimy, że no one same nie dadzą rady i na pewno trzeba im pomóc, ale jednocześnie nie jest to pomoc dożywotnia, nie jest to pomoc na zasadzie ryby, tylko jest to pomoc z naszej strony na zasadzie wędki. Zrobimy ci łazienkę, zrobimy pokój dla dzieci, ale kuchnię to już sobie pomaluj sam, bo widziałeś, jak my to robimy, widziałeś, że zaangażowaliśmy twoich sąsiadów, inne osoby, zrób tak samo, masz przykład. My uczymy tych ludzi cały czas, że mają zacząć być bardziej zaradni. I to już nawet nie chodzi o tych rodziców, którzy powinni być bardziej zaradni, ale chodzi o to, żeby taką wiedzę, taką postawę przekazywać dzieciom, bo te dzieci nauczą się czegoś identycznego i będą liczyć tylko na innych. A to jest bardzo niedobre, bo zostaną znowu w jakimś małym świadku i ich dzieci kolejne nie będą miały radosnego życia. No właśnie, ale czy no można jednak tego od dzieci wymagać? Dzieci trzeba uczyć. My rozmawiamy również z dziećmi, na ile mogą pomóc rodzicom w różnych czynnościach. My idąc do rodzin, przyprowadzając malarzy, tynkarzy, innych ludzi, prosimy, czy pokazujemy jednocześnie sami, biorąc szufelkę i zamiatając śmieci,
przekazując to później dzieciom. Idź wyrzuć, pozbieraj te papiery, pomóż, u ciebie coś się dzieje, ale ty musisz być też uczestnikiem tych pierwszych, przynajmniej porządkowych prac, bo nie wymagamy tego od dzieci, żeby robiły rzeczy fachowe, ale żeby się identyfikowały, żeby w tym czasie może poszły i kupiły wodę dla tych pracowników, dla tych ludzi, którzy przychodzą pomóc. No to co z tą radością dających, czyli to, od czego jakby zaczęliśmy tę audycję? Radość pojawia się w momencie, kiedy przychodzimy, jest finał i te dzieci często nie widzą wcześniej efektu naszych prac, tylko wchodzą w tym momencie do łazienki, do pokoju, do kuchni, która jest zupełnie innym światem. Jest, czasem ich zatyka zupełnie, ale ten efekt wow jest takim podziękowaniem dla wszystkich, którzy ten remont z nami przeprowadzają. Często było tak, że zaczynaliśmy 3-4 osoby, bo był sołtys, był ksiądz, jeszcze jeden elektryk, a potem szukając kolejnych partnerów rozdajemy na koniec 30-40 dyplomów. I tylu ludzi przychodzi i oni wszyscy się cieszą, że chociaż kawałeczek tutaj swojej pracy mogli włożyć. Nawet to, że w czasie remontu przygotowali barsz dla tych, którzy pracowali, czy przygotowali jakąś inną zupę, czy ciasto, czy pierogi. No takie sytuacje się zdarzają. Ci ludzie się wszyscy cieszą, jednocześnie interesują się tą rodziną, bo często te rodziny, jak my już pójdziemy, staramy się monitorować, może to brzydkie słowo, ale czasem zaglądać, czasem jeszcze wspomagać w inny sposób, jak również zachęcamy do tego, czy przypominamy tym partnerom, którzy uczestniczyli w remoncie. Mamy takie historie, że rodziny z Podkarpacia były zapraszane przez rodziny do Sopotu na wczasy, bo one z tego Podkarpacia nigdy nie wyjechały. I to jest ta radość. A skąd te wczasy w tym Sopocie im załatwialiście? W jaki sposób? Tutaj ludzie się do nas sami zgłaszają, widząc naszą pracę, i to też jest duża radość. Pani z Sopotu, widząc naszą pracę w programie telewizyjnym, który kiedyś nagrywaliśmy, zgłosiła się do nas, że ona ugości tą rodzinę. Pojechała ta rodzina do Sopotu i ta rodzina z Podkarpacia potem zaprosiła tą rodzinę z Sopotu znowu do siebie na Podkarpacie, a ta pani z Sopotu znalazła inną rodzinę w Sopocie, której trzeba pomóc, żeby wyremontować im mieszkanie. Dzwonią do nas ludzie, fundując kursy językowe dla dzieci, oferując zdrowe wyżywienie, fundując również w czasy w siodle. Zadzwoniła do nas pani z Kościeliska, która ma ośrodek dziecki, i powiedziała, że przyjmie dziewczynki. Te dziewczynki po powrocie do swoich miejscowości, dziewczynki, które mają 12-13 lat, one po prostu pierwszy raz wyjechały poza swoją wieś, są tak zachwycone tym, że mogły uczestniczyć w czym innym, i one również starają się zrobić dużo więcej teraz, mieć lepsze stopnie, żeby mogły znowu wyjechać na wczasy, czy uczestniczyć w takich zajęciach na przykład konnych u siebie w okolicy. No my sobie często chyba nie zdajemy sprawy, jakie marzenia mogą mieć tego typu osoby i tego typu dzieci, kiedy my na przykład marzymy, nie wiem, o wyjeździe na Hawaje, albo o nowym samochodzie, albo nie wiem, o nowej, nie wiem, bluzce od Chanel na przykład, tak? To te dzieci marzą, żeby po prostu mieć łazienkę, żeby móc wejść i umyć się w swoim domu, a nie gdzieś na podwórku, i tak? To jest kapitalna uwaga i z tym się też często spotykamy, że łazienka, która została przygotowana, błyszczy kafelkami, ma szafki, ma wszystko nowe, łącznie ze szczoteczkami, gąbkami, ręcznikami i tak dalej. I ktoś zadaje pytanie, co ci się najbardziej podoba w tej łazience? A dziecko mówi, bo tam ciepła woda z kranu leci. No to jest coś niesamowitego, że te dzieci marzyły tylko o tym, żeby z kranu leciała ciepła woda, a nie trzeba by było nalewać wody do pękniętej plastikowej miski ustawionej na taborecie z czajnika, który stał przed chwilą na takiej kozie metalowej i tam się podgrzewała ta woda. Często się takie sytuacje jeszcze zdarzają, jak to obserwujecie? Bardzo często zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście nie znamy skali tego problemu, ale niejednokrotnie jesteśmy bardzo zdziwieni, jadąc w jakieś miejsce, gdzie nawet jest wanna, wydawało się, że powinna być ciepła woda, nie ma ciepłej wody z różnych powodów, bo bojler niesprawny, bo piec się zepsuł, bo niedocieplone mieszkanie i tam jest 10 stopni, więc nie można absolutnie wziąć nawet kąpieli w wannie, do której oczywiście wcześniej trzeba kilka garnków wody nalać. No, bardzo dużo takich sytuacji jest i
jak ktoś mówi remont łazienki, wydaje się, aha, no to położycie glazurę na ścianę, wstawicie sedes i umywalkę i jest po remoncie. Nie. Remont to jest częstokrotnie odgrzybienie całego pomieszczenia, ocieplenie całego budynku na zewnątrz, podłóg, sufitu, dopiero wtedy wejście z różnymi kolejnymi elementami, które zapewnią to wymiana takiej kozy na przykład na centralne ogrzewanie, czyli kupienie, czy pozyskanie pieca, pozyskanie grzejników, bo to nie o to chodzi, żeby w zimnej wodzie myć się z prysznica, bo akurat zamontowaliśmy. To jest duża praca. Podsumujmy, bo tu można by o tym mówić tak naprawdę bez końca, ale ja bym chciała tutaj, żeby coś konkretnie nasi słuchacze z tego wzięli dla siebie. Jak tak naprawdę możemy pomóc? O tak, tu i teraz, co możemy zrobić, żeby no właśnie poczuć tę radość z pomagania innym? Jeżeli ktoś chce pomagać długofalowo, to zachęcam do kontaktu z organizacjami pożytku publicznego w różnych dziedzinach. To są organizacje, które są przygotowane do tego, żeby ta pomoc szła do osób naprawdę potrzebujących. To jest taka jedna droga. Inna droga dla każdego, kto wypełnia PIT, to jest po prostu podczas wypełniania PIT-u w pewną rubrykę trzeba wpisać numer KRS i te pieniądze przeznaczyć. To są naprawdę faktyczne pieniądze, to nie jest ściema, moi drodzy. Ja wiem, bo ja co roku wpisuję ten 1% dla mojej cioci, która jest osobą chorą na stwardnienie rozsiane i cała rodzina w ten sposób ten 1% przekazuje, co przecież są jakąś malutką kwotą, ale ona powiedziała, że dzięki temu jak sobie kupiła kolejny wózek, na co nie było ją stać, właśnie z tego 1%, więc to naprawdę ma sens. Tak, słusznie mówisz, bo czasem ktoś mówi, ale co to jest 15 zł, ale 100 razy 15, 1000 razy 15, a pomnożenie tych kwot daje naprawdę spore pieniądze i te pieniądze rzeczywiście są dobrze później wydawane, bo każda organizacja pożytku publicznego, a status taki otrzymuje się po 2 latach działalności, po sprawdzeniu, czyli te organizacje pożytku publicznego, które już mogą dostawać 1%, są sprawdzone i one te pieniądze dobrze wydają i my mamy często takie głosy, przekażę wam teraz te pieniądze, bo przekazywałem komu innemu, bo ja wierzę, że to co robicie idzie do konkretnych rodzin, do konkretnych dzieci, na konkretny cel. Więc lista takich organizacji pożytku publicznego znajduje się na stronie EPIT-y, na stronie Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wystarczy w Google wpisać OPP albo Organizacja Pożytku Publicznego i znajdzie się mnóstwo organizacji, które można wesprzeć według swojego uznania. I to są naprawdę realne pieniądze wysłane nie z własnej, wyjęte nie z własnej kieszeni, ale z kieszeni z budżetu państwa. No zobaczcie, przecież mógłby tutaj powiedzieć, proszę wejść na stronę fabrykimarzeń.pl, czy nie wiem jaka ta strona jest i proszę nam pomóc. A on mówi o wszystkich fundacjach, o wszystkich stowarzyszeniach, które taką pomoc organizują i jakby zostawia wam wolną rękę, komu chcecie pomóc. Aczkolwiek ja jednak tutaj zaapeluję, jeśli teraz nas słuchają osoby, które jakoś mogą pomóc, nie wiem, na przykład mają firmy z jakimiś, nie wiem, piecami, kafelkami, innymi sprawami, które są fizycznie do tych remontów potrzebne. To niechaj jednak do fabryk marzeń w Kielcach się odezwą, bo to nasz tutaj świętokrzyski, kielecki, rodzimy rynek i myślę, że musimy szczególnie jakby naszym fundacjom pomagać i naszym ludziom tutaj w naszym regionie, więc jeśli macie na to ochotę, to oczywiście fabryki marzeń można odnaleźć i można zgłosić się i powiedzieć, że taką pomoc chcę zaoferować. No to co, dzisiaj tyle w naszej audycji. Myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy i coś poopowiadamy o jakichś kolejnych rodzinach, którym udało się pomóc, bo to tego się fajnie słucha tak naprawdę. I kiedy się słucha, to potem się chce, a może ja też mógłbym coś zrobić dla innych, tak? Albo zgłosić jakąś rodzinę, którą mam gdzieś w pobliżu siebie, prawda? W tej chwili w województwie świętokrzyskim prowadzimy równolegle 5 remontów, a prowadzimy je w całej Polsce. Natomiast tutaj jest 5 remontów, które na różnym etapie są w tej chwili, jedne są w środku, jedne na starcie, jedne kończymy. Andrzej Załucki, prezes magazyn Nasze Kielce w Radiu Fama.